Moja pasja jest dla mnie formą rozrywki i spędzania wolnego czasu. Mam na imię Amelia, mam 12 lat, moją pasją jest żeglarstwo. Moja mama bardzo lubi żeglarstwo, chciała, żebym ja też spróbowała, więc przyprowadziła mnie na takie próbne zajęcia i mi się spodobało, więc poprosiłam ją, żeby mnie zapisała. Tu będzie stała komisja, tak? To jak dopłyniecie, to spotykamy się gdzieś tutaj, dobra? Nie tutaj w gąszczu łódek, tylko gdzieś tutaj, ok? W stronę jedynki. Nazywam się Jędrzej Sieczych, jestem trenerem w uczniowskim klubie sportowym Szkwał Legionowo, w którym to jedno z moich podopiecznych jest Amelia. Amelia u nas żegluje już od 4 lat. Zaczęła, jak to większość zna, namową rodziców, a aktualnie jest w grupie regatowej i bierze udział w regatach i startuje reprezentując nasz klub. W tygodniu mam minimum 2 treningi, które trwają około 10 godzin. Amelia, płyniesz w kierunku żółtej boi, halsówkę, masz jeszcze rozgrzewkę. Masz jeszcze 5 minut na halsowanie. Nie, to jest boja startowa, w kierunku boi numer 1, w kierunku wiatru, halsujesz się. Moim największym osiągnięciem jest drugie miejsce w Mistrzostwach Mazowsza w klasie Optymist. Na pewno będę żeglarstwo łączyć z moją przyszłością i będzie mi towarzyszyło przez wiele lat. Znowu przerwali wyścig. Teraz wiatr w tamtej stronie. A może i tak być dzisiejszego dnia. Pasji zawdzięczam dobrą kondycję, fajnych kolegów i obozy. Na pierwszym obozie z tym klubem uczyliśmy się balastować. Bałam się, że wpadnę do wody, więc trener mnie wywalił, żeby nauczyć mnie podnosić łódkę. Pasja to dobry sposób spędzania wolnego czasu, więc zachęcam do znalezienia swojej. No parę łódek wyprzedziłaś, Amelka, ale to chyba też dlatego, że z prawej strony byłaś. A wiaterek z prawą stronę odkręcił.